Siemanko. Widzisz to? Widzisz, to jest lakier. Klej, nie wiem. Gdzieś komuś coś. Płetwa rekina. To jest akurat Mirki. I teraz tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie myśl sobie, że praca tym sprzętem to jest takie cudo. Gdyż jak złapiesz za szeroko, pamiętaj, że zawsze złapie ci kant. To nie ma tematu. Tu kant ci łapie pierwsze co. I dlatego tutaj, tak jak widzisz, jest takie sprytnie zaokrąglone miejsce. I właśnie tym miejscem delikatnie zbieram farbę. Jak czuję opór, to nie jadę na siłę. Odpuszczam. Może wezmę aparat, pokażę ci, jak to wygląda. Tylko że jedną ręką, no niestety nie będzie cudownie. I robimy to bardzo delikatnie i powoli. Tutaj się nie śpieszymy. Bardzo fajnie. O. Widzisz? Zaraz ci pokażę. Kurde, jak ci... No nie, no jedną ręką to ja tego nie zrobię. Ja muszę drugą przytrzymywać. Ja muszę czuć, że to jest... Musisz czuć, że to jest stabilne. Że stabilnie to trzymasz. I teraz tak jak pracujesz glinką, że delikatnie sobie... Tak samo i tu. Tu w ogóle... O, już zrobiłem rysę. Tak? Nie, myślałem. Chodzi o to, żeby nie kantować tym. To w ogóle nie ma mowy. I ja tylko w sumie, tak jakbym to tylko unosił, słuchaj, a płetwa sama mi się tak jakby wbija w tą strukturę, która jest ponad lakierem. Zobacz, i powoli znika. Pokażę ci, jak to wygląda, a później przestawię jeszcze raz. Bo tu mam mega zbliżone, na mega zbliżeniu. Ok. Zobacz, o co mi chodzi. Widzisz to? Widzisz. Zobacz, jaki glut. Zobacz, jaki strób. Widzisz, nie? I naprawdę trzeba bardzo delikatnie. Dobra, wracamy. Film takich trochę głupio-mądrych, można powiedzieć. Ok. Jeszcze bliżej. Dobra. Jak ty to widzisz? Przepraszam, coś wcisnąłem. Nie to, co powinienem. Tutaj teraz... O, teraz widzisz, nie? Widzisz, dobra. Sorry, wcisnąłem niepotrzebnie. O. I teraz tak, jakbyś próbował którąkolwiek z tych stron, możesz... To zależy, jaką ma płaszczyznę błotnik. Tu jest delikatnie zagłębienie, więc jakbym wziął szeroko, czy w tę stronę, to już w ogóle nieporozumienie. Ja zawsze staram się. Dla mnie to miejsce jest najlepsze do takich rzeczy. Naprawdę. Jest idealnie wyprofilowane. Nie jest za duży kąt. I ewentualnie jeszcze możesz tu. Tym. Większa płaszczyzna. To wszystko zależy od tego, jak wygląda dany zaciek od farby, kleju. Uwierz mi, że jest to bardzo agresywne. To nie, to wygląda może łagodnie i perfekcyjnie, ale jest mega agresywne. Tutaj burdel zrobić to jest moment. Naprawdę moment. A tej farby, jak widzisz, jest grubo. Ja najpierw zjeżdżam górną warstwę tej farby i słuchaj, ja w ogóle nie dociskam, ja tylko przesuwam. Ta płetwa rekina, ona się sama wgryza. Niektórzy powiedzieli, o, papierem, człowieku. Wiem, że papierem. Zmatowić możesz, oczywiście. Czy polerować takie miejsce? Oj nie, zdecydowanie nie, bo uwierz mi, tego jest tak grubo, że tu ci zabraknie już klaru. A to jeszcze zostanie. Dla mnie najlepszym sposobem jest właśnie płetwa rekina. Kwestia tylko wyczucia, dostosowania. Czuć, jak ona się wgryza. Naprawdę czuć. O, i odpuszczam. Jak tylko mam opór jakiś, bo tak to ona idzie płynnie. Jak poczujesz, że zaczyna ci hamować, to odpuszczasz. Nie jedziesz. Ok. Zobacz, tu mam taki już
prawie usunięty. A, ważny jest też kąt. Nigdy tak. Im niżej, bliżej lakieru tutaj masz, tym lepiej. Czyli krawędź na dole, którą trzymam, im bliżej lakieru, tym lepiej. Mniej agresywnie. Jeżeli chcesz zdjąć więcej, podnosisz tak jak teraz widzisz. Tu, gdzie jestem na tym grubym zacieku, gdzie jest tego naprawdę dużo. O, tu już zaczął. O. I odpuszczam. Gruba zabawa, co? I teraz tak, zostało mi jeszcze tu. Widzisz to? Kurde, nie widzisz tego. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Kurde, no nie mam jak. Może przybliżę jeszcze aparat. Poczekaj. No teraz powinno być trochę lepiej. Przestawiłem aparat. O, widzisz to? Zobacz, tutaj było, tu u góry było tak jak tu. Widać, nie? I zobacz. Opieram tylko o lakier i jeżdżę. Jeżeli mi tutaj już nic nie wyłapuje, to się nie pastwię nad tym. O, tu już od razu zobacz, widzisz? Od razu czuję opór i od razu wyłapuję. Wszystko robisz bardzo delikatnie. Tak jak mówiłem, przesuwasz. Nic więcej, przesuwasz tylko. Ona ma delikatnie zbierać, ten płetwa ma delikatnie zbierać górną warstwę. O. Widać, gdzie zostało tego więcej. Tu, gdzie mamy malutko, robimy bardzo krótkie ruchy. Widzisz, tu. O, zaraz, poczekaj. Coś tu wziąć, żeby ci pokazać. Chciałem ci pokazać. Widzisz, tu pięknie już się oderwało. Została mi taka kreseczka tutaj. I tu robię bardzo króciutkie ruchy. Króciuteńkie. Jak najkrótsze. Opieram. I króciutkie ruchy. Bez dociskania. Ja w ogóle nie dociskam. Ja tylko przesuwam. Płetwa jak glineczka. Krótkie, szybciutkie ruchy. Zobacz, jak znika. Czy da się to zrobić bezinwazyjnie? No prawie tak. Prawie tak. Kwestia tylko... O. Pamiętaj, nie dociskamy, przesuwamy. Tylko i wyłącznie. O, tak. O, i tu już mam zbyt mały kąt. Za szeroko mi łapie. Zmieniam na mniejszy kąt. O, tak. I już, i tu już mam dopiero agresywnie. Tutaj bardzo uważamy. Zobacz. Malutkie ruchy. Malutkie ruchy. I tu już widzę, że rysuję. I odpuszczam. Tu, widzisz? Im większy kąt, tym gorzej. O, dobra. Ok. Wracam do tego. Ok. Niezła zabawa, co? Dobra. I znowu tu. O, to już za bardzo nawet nie chcę łapać, widzisz? Już jest za szeroko. Ale znowu im mniejszy kąt, tym kurczę gorzej. O, tu się już prawie... O, prawie się przebijam. Ła. No tutaj ładnie. Zespoliło z lakierem pięknie. O, aż strach ruszać. Słuchaj, mam wrażenie... O, tak, tu już będziemy polerować. Dobra. Okej. Teraz tak. Tu. Okej. Dobra, tu już sobie mogę pozwolić teraz.
Widzisz, jak zbiera. Możesz zrobić tak, że zbierasz farbę czy klej do pewnego momentu. Jak zerwiesz już tą taką grubą, górną warstwę, możesz wskoczyć z papierkiem. Ewentualnie możesz od razu skoczyć z papierkiem, ale ja wiem, że z papierkiem zawsze no nie złapiesz tego idealnie. No nie ma mowy, żebyś złapał obrys równiuteńko. Zawsze gdzieś wyjedziesz, a wiadomo, jak to jest z klarem, bo później trzeba będzie jeszcze przypomnieć. Tu jest tego bardzo grubo. A! Widzisz, co robię? Dosuwam i w górę. Patrz, jak odpryskuję, widzisz? Pokażę ci, o co chodziło, bo na dole była taka zlewka jakby. Poczekaj. Okej. Dobra. I atakowałem ją właśnie. Zahaczałem i do góry. Przybliżenie. Przepraszam, poczekaj. Strasznie nieporęcznie mi to idzie, co? O, zbliżenie. Mamy? Mamy, dobra. I co, lecimy dalej, nie? O, widzisz ją? Widzisz, nie? Widzisz. No dobrze, 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 dobrze. Lecimy dalej, słuchaj. Teraz tak, tą szerszą, bo jest tego grubo. Cały czas teraz jeszcze ją podrywam. Ładnie zadziorne jest, co? Ta płetwa. O. I zobacz, w niektórych miejscach udaje się oderwać prawie że całkowicie. Podejrzewam, że to jakaś farba elewacyjna lub gdzieś, kurczę, klej, bo było w kilku miejscach takie coś. A! Zobacz, jaki kawał oderwałem. Widzisz? No dobra, a teraz lecimy. O, tu już jest tego grubo. Najlepiej, jakby to było na masce, kurde. Najwygodniej. A! I do góry. Zobacz, tu jeszcze kawałeczek, tu. Stawia mi cały czas opór. Teraz wczułem, że nic nie mówię. Okej. Okej, okej, okej. Tak. Tu już mamy zmatowiony od razu. Tu, gdzie na początku spadło, grubo się wgryzło. Tu, jak już spływało trochę słabiej. Opsa. Wróć. Ta strona teraz. Przesuwam tylko. Dobra, tu już zarysowałem. Okej, wszystko. Już. Już nic nie czuję. Zobacz. Widzisz, co zostało, nie? Teraz co robię? Idę po pastę matującą i zrobię tutaj delikatny macik. No dobrze, przybliżymy. Upsa. Gdzie to jest? Gdzie to widać? Tu. A, jest, no. No właśnie, to jest to. Tak jak widzisz. Pad, pasta matująca. Wiadomo, co jest grane. O, poczekaj, muszę ją otworzyć, skórkowaną. Okej. Okay. Z
specjalnie sobie zrobiłem tak, żeby mi nie wywietrzała. Minimalnie na palucha. Minimalnie napada. A, jeszcze raz. Dobra. Jeszcze raz. Ok. No i możemy teraz delikatnie liznąć. Spokojnie. Obroty w dół. I już. I patrzymy. I patrzymy. Bierzemy mikrofibrę i zbieramy. No dobrze. Ideolo. Ideolo. Olololo. Tu jeszcze. Dobra. Małe wtrącenie, ale to minimalnie. Dobra. Brakuje nam troszeczkę. Już dokładamy niewielką ilość pasty. Ok. Tu. Ok. Gitarka. Dobra. Teraz biorę. Pada. Momencik. Wezmę kolejnego pada. Teraz tak. Pad cuttingowy. I pasta też cuttingowa. Najlepsze jest to, że nie wiem, ile tu jest klaru, bo tu są trzy warstwy, więc jadę tak po bandzie na wyczucie. Ok. Pasta jest. A pastę wezmę Killera. Totalnego. Od Ultra Coata. Akurat dzisiaj testuję te pasty. Nie wiem, czy film widziałeś, czy nie. Moją opinię znasz na temat tych past. Cholernie mocne. Dobra. Jeszcze trochę. O, trzy takie bombeczki. Ładne. Zobacz. I jak wiesz, nie atakujemy obrotami. O, i to jest wszystko. Minimalny docisk. I co robimy? Oczywiście, że sprawdzamy. Tu jeszcze delikatnie. Dobrze. Ok. Jeszcze delikatnie tu. Co robimy? Sprawdzamy. No i dobra. I teraz pokazuję Ci, co wyszło. Ale żeby nie było, to tak, wymyję oczywiście. Żeby mi nikt nie zarzucił, że nie wymyłem. Szukam tylko płynu inspekcyjnego. Gdzie go? A, jest. Jeszcze odrobinkę, zobacz, jeszcze troszeczkę, kurczę, ale to i tak będę tutaj robił jeszcze jeden podjazd, pokażę Ci tu, jak to wygląda. Nie wiem, widzisz to, nie widzisz, kurde, już mam na maksa rozjaśnione, no widzisz, gdzie to jest, tu gdzieś, o, nie wiem, jak Ty to widzisz, słuchaj, przepraszam,
Naprawdę nie wiem. Tutaj jest jeszcze takie przymglenie, kurde, no. Widzisz to? Nie wiem. Kurczę, no nie mam pojęcia. O, chyba teraz widać, nie? Dobra. Słuchaj, wiem, że film mało konstruktywny, ale chciałem ci pokazać, jeżeli chodzi o tak bardziej o potwory kina. Ha, poczekaj. Może tak, o właśnie. O, a, bo tu lampy, o, zasłonię lampy. I teraz spojrzę. No i idealnie. Słuchaj, chciałem ci pokazać potwory kina. Fajny sprzęt, fajnie do wszelkiego rodzaju wtrąceń lakierniczych. Co ciekawsze, jest to bardzo agresywny sprzęt. To nie jest tak, że kupisz sobie płetwę kina, podbijasz pod lakier i bajerka i wszystko zdejmujesz. Najmniejszy złapany kąt na tym przy lakierze i masz już rysę. Ja tutaj mam jedno takie grube. Taki jakbym, kurczę, za mocno docisnął. On zniknie. A tak naprawdę tutaj rysy, jeżeli chodzi o wtrącenie, jest ich więcej, ale mi chodzi o ten kawałek farby, kleju. Nie wiem, co to jest, słuchaj, nic z tego nie ruszała, żadna chemia. Nic, beton, po prostu beton. Podejrzewam, że to może być jakiś klej. Nic, żadna chemia, nitro, nic, kompletnie nic, głaz. Tak jak widziałeś, on był tak twardy, tak się trzymał lakieru, że podważając mirką, aż pękał. I teraz tak, czy jest to robota bezinwazyjna? No nie, tak jak widzisz, może zostać minimalny ślad. To zmatowienie, to zniknie, bo ja tu zaraz wjeżdżam z polerką i tutaj będzie cały panel cięty, więc to się wyrówna. Ale chciałem ci pokazać, że w jaki sposób można fajnie usunąć zaschniętą starą farbę lub klej. Sprzęt jest fantastyczny. Na wszelkiego rodzaju zacieki, wtrącenia, rewelacja. Oczywiście trzeba się go nauczyć. On fajny, on jest malutki, ale waży swoje. I wszystkie te tutaj krawędzie ma bardzo ostre. Kwestia załamania lakieru, wypukłości, po to masz te wszystkie właśnie kąty. Mniejsze, większe, tak? I żeby złapać samą płaszczyzną, czubeczkiem dosłownie, i opierasz go na palec i tylko przesuwasz. On własnym ciężarem ma zrobić robotę. Tutaj nic nie dociskasz. Najmniejsza siła docisku i gwarantuje ci, że masz pozamiatane. I wbrew pozorom nie jest to łatwe. Nie zawsze się udaje. Ale na pewno będzie lepiej niż tak jak widziałeś z tym babolem. No dobra, mało konstruktywnie, fajny sprzęcik i niedrogi. Czy warto go mieć? Warto, naprawdę warto, bo nawet głupia kropka z farby, która... Nieraz mamy tak, że coś kapnie gdzieś, powiedzmy, z elewacji, jak gdzieś malują, kropka. I tak naprawdę nie wiadomo, jak to traktować, bo jest tego mało. Jak wpadniesz z korektą, jak będzie to gruba kropa, no to wiadomo, że lakier też będziesz zbierał, a kropa w dalszym ciągu będzie. Więc posiłkuję się czymś takim. Papierem, no kropkę ciężko zgarnąć, bo i tak łapiesz dookoła lakier. A jeszcze jak jest konkretna farba albo konkretny klej, to jest tak jak tutaj wgryziony w jednym miejscu w lakier. Tam, gdzie na dzień dobry spadło, ewidentnie było widać, że się wgryzło. I tutaj zaraz właśnie będę wskakiwał z miernikiem i zobaczę, ile jest lakieru, bo będę chciał jeszcze tutaj przyciąć troszeczkę, żeby nie przegiąć. No dobra, fajny sprzęt, naprawdę, niedrogi, ale pomaga. Nieraz jak są takie właśnie kurcze wynalazki, warto go sobie mieć. Fajna, ma fajną kieszonkę, sznureczek, wieszasz. Jeść to nie chce, słuchaj. Może być tak, że on przez rok czasu może nie być potrzebny, ale przyjdzie ten dzień, gdzie kurczę, właśnie on się przydaje. I ja ten dzień dzisiaj właśnie miałem. I pochwaliłem się przy okazji, jak sobie usuwam takie właśnie. Dla mnie to był klej, ewidentnie klej. On mi wyglądał na klej, słuchaj, do klejenia listew, to on jest taki twardy. No to tak coś podobne właśnie to było. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!